to jak spotkałaś się ze swoim partnerem, to byliście na różnych etapach. Ty, wiesz, tworzyłaś i chciałaś się temu oddać. On od początku, wiem to o tobie, on od początku chciał mieć dzieci. Mhm. I w momencie, kiedy ty dojrzałaś, okazało się, że jest pewien trud i nie można tego marzenia spełnić tak mhm. od razu. Powiedz, jak... Wy sobie w tej materii radzicie właśnie, żeby trwać przy sobie. Bo myślę, że no, pojawiał się nie jeden kryzys. Jak to rozwiązaliście? No, przede wszystkim trzeba o tym rozmawiać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to no, łączy nas też dużo więcej rzeczy niż, niż tylko to marzenie. Mhm. i oboje przechodząc przez ten proces, zdajemy sobie z tego sprawę, że on może się nie udać. I gdzieś ta otwartość z drugiej strony na to, że to może się nie udać, jakby... I że oboje... I że, i że dalej w tym wytrwamy, okay. i daje jakiś taki ogromny bufor ym, bezpieczeństwa. I ym, wydaje mi się, że bardzo uwalnia od jakiegoś takiego ciężaru nie wiem, odpowiedzialności za tą walkę, no bo można powiedzieć, że momentami to jest walka, naprawdę walka ze sobą yy, i, z, no i w tym całym procesie, prawda? Poza tym bardzo też, wydaje mi się, tak jasno mówić, czego się potrzebuje. Wiadomo, że trudno jest rozmawiać o emocjach, ale. Pewne rzeczy gdzieś naprawdę się wychodzą z człowieka i jak się zakomunikuje, to po prostu rzeczy jest, jest łatwiejsze. Myślę, że przed ekranami jest mnóstwo kobiet pełnych wdzięczności za to, co robisz, że mówisz o tym głośno, że przełamujesz tabu i no po prostu wielki szacunek dla Ciebie, kochana.